Pluszaki rozrabiaki. Pierzasty przyjaciel. W pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? Oto miejsce, w którym pluszaki czekają na pierwsze spotkanie z dzieckiem, które je wybierze, przytuli i zabierze ze sobą do domu. Mieszkają tu stojąc w idealnym porządku i wyglądają podobnie jak inne, zwykłe zabawki. Tylko nieliczni wiedzą, że każdy pluszak tutaj żyje, bawi się, uczy i rozrabia. Jeśli zaprzyjaźnisz się z którymś, może zdradzi ci swoje tajemnice? Przed przygodą się nie schowasz, zajrzyj dziś do pluszakowa. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. Witaj, moje drogie dziecko. Byłeś tu już kiedyś? Tak. Znajdź swoje imię lub znak, a twój przewodnik oprowadzi cię po pluszakowie. Dalej. Przewodnik po grze. Witaj w Pluszakowie, naszym magicznym i tajemniczym sklepie z zabawkami. Jeśli chcesz, rozejrzyj się najpierw po sklepie, kierując kursor myszki w lewą lub prawą stronę. Możesz klikać na różne obiekty znajdujące się na ekranie. Niektóre z nich mogą zareagować na taką zaczepkę. U dołu ekranu znajduje się wybrany przez ciebie pluszak. Będzie on wędrować po pluszakowie razem z tobą, a jeśli zajdzie taka konieczność, podpowie ci, gdzie w danej chwili warto się udać. U góry ekranu znajduje się ikona sakiewki, pod którą znajdziesz informacje o ilości zebranych przez ciebie plusztonów. Plusztony rosną na pędach na terenie całego Pluszakowa. Klikaj na nie, aby je zebrać. I pamiętaj, niezebrany pluszton znika po pewnym czasie. U góry ekranu znajduje się również telewizorek, w którym będziesz mógł obejrzeć filmy składające się na fabułę gry. W każdym pomieszczeniu znajdują się obiekty, których kliknięcie uruchomi minigry, na przykład tę z projektowaniem sklepowej wystawy lub zabawę z pająkiem w kółko i krzyżak. To znaczy kółko i krzyżyk. Jeśli będziesz chciał udać się do innych pomieszczeń w sklepie, przesuń kursor do prawego lub lewego krańca ekranu i kliknij, gdy zmieni się w żółtą strzałkę. A tymczasem baw się dobrze w Pluszakowie z Tulkiem, Kolcem, Łatkiem, Zdrabką i Pusią, swoimi nowymi przyjaciółmi. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, kliknij na ikonę ze znakiem zapytania u dołu ekranu. Wiecie co? W magazynie jest coś bardzo dziwnego. Byłem tam rano i nie uwierzycie. Kolec, no coś ty. A co może być ciekawego w magazynie? Pewnie jakaś nowa zabawka, co? Zdrabko, a mnie ciekawi to, co kolec chciałby nam powiedzieć. A, hej, przyjaciele, może pójdźmy tam. Może to naprawdę coś fantastycznie ciekawego, Oj, znów mam gdzieś iść. Taki dobry miodek mam w brzuszku. Chciałbym trochę odpocząć po obiadku. Jeśli nie chcecie słuchać, pójdę tam sam. A może się boicie? Och, no już dobrze, nie denerwuj się tak. Czego mamy się bać? Lepiej opowiedz, co takiego widziałeś? Widziałem, jak coś wielkiego i czerwonego, może nawet nie czerwonego, ale kolorowego, przeleciało mi nad głową. To coś siedzi teraz na najwyższej półce w magazynie. Duże i kolorowe? To na pewno latawiec dziadka tak cię przestraszył. Chciałbym to coś zobaczyć, ale sam trochę się boję. Chodźmy razem i sprawdźmy. Łatek, to bardzo dobry pomysł. Co to może być? Och, taka jestem ciekawa.
Znów jesteś moim gościem w Pluszakowie. Bardzo chciałem się z tobą pobawić. Idziemy do magazynu, żeby sprawdzić, co takiego widział kolec. Mam nadzieję, że to nic strasznego. Dobrze, że nie idę tam sam. Magazyn. Kliknij na strzałkę, żeby rozpocząć grę. Gra wspinaczka po regale. Aha! Lubię skakać! O, 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 ale tak do góry? Mam nadzieję, że nie spadnę. O, o, o. Razem damy radę. Musisz mi pomóc. Poruszaj się po półkach za pomocą strzałek na klawiaturze w lewo i w prawo. Strzałka w górę to skok. Aha! Musisz wdrapać się na sam szczyt regału i uzbierać wszystkie literki słowa papuga. Ale uważaj, żeby nie spaść. Bo będziesz musiał się cofnąć. Zaczynajmy. Czas na niespodziankę. W nagrodę otrzymujesz specjalną dekorację do akwarium. Co to ptaszysko tak skrzeczy? Nic a nic nie rozumiem. Umiesz mówić po ludzku? To znaczy po pluszakowemu? Ojej, ona krzyczy na nas. Może nie chce, żebyśmy jej przeszkadzali? Jak wam nie wstyd? Ona mówi do nas w swoim języku, a wy się śmiejecie. A ja myślałam, że jej coś zaszkodziło. Ach, przestańcie. Może ona potrzebuje pomocy. Ona potrzebuje, pomocy, mocy. Widzicie? Jest jej smutno i boi się. Stara się nas zrozumieć i powtarza nasze słowa. Stara się zrozumieć i powtarza słowa, Jaka ona kolorowa i wielka. Oj, jaka ładna. To chyba papuga. Podobno papugi szybko uczą się innych języków. Powtarzają i uczą się. Chciałbym tak. Powtarzają, uczą się, chciałbym tak. Ale jestem pewna, że jednak potrzebuje pomocy. Potrzebuje pomocy, Tylko jak mam jej pomóc? Nic a nic nie rozumiem z tego, co ona mówi. Nic a nic, co mówi. Zapytajmy ją, może nas rozumie. Zrozumie, rozumiem. Już znam wasz język, nie jest taki trudny.
Dzień dobry! Nazywam się Aaa! Cieszę się, że mogę was poznać! Bardzo nam miło! Ja jestem Pusia, a to są moi przyjaciele Zdrabka, Tulek, Kolec i Łatek. Masz bardzo ładne imię, Aro. Dziękuję, Pusiu. Och, zgubiłam moje korale. Takie były piękne. Pasowały do koloru moich oczu. Tak je lubiłam. Co ja teraz zrobię? Pewnie spadły, kiedy wchodziliśmy na górę regału. Pusiu, przykro mi, że je zgubiłaś. Ale może pomożemy ci je znaleźć. Jak spadły z dużej wysokości, to mogły potoczyć się gdzieś daleko. Trzeba by przeszukać cały magazyn. Nie. Mam pomysł. Wsiadajcie na mój grzbiet, polecimy i poszukamy razem. Z góry lepiej będzie widać. Jestem duża. Wszyscy się zmieszczą. Kliknij na papierową papugę, żeby rozpocząć grę. Oho! Gra lot nad magazynem. A, jeszcze nigdy nie latałem. A jak spadnę? To tak wysoko. Lubię skakać, ale nie aż pod sufit. Mam nadzieję, że w razie czego przyjaciele mi pomogą. A, korale Pusi rozsypały się po całym magazynie. Żeby je naprawić, musimy odnaleźć 10 pojedynczych koralików. Kieruj lotem papugi za pomocą strzałek na klawiaturze w lewo i w prawo. Magazyn jest duży, dlatego drogę do koralików wskaże ci kompas po prawej stronie ekranu. Latając, omijaj półki. Jeżeli 3 razy się z nimi zderzysz, będziesz musiał zacząć poszukiwania od nowa. Wszystkie koraliki. Pusia na pewno się ucieszy. Dziękujemy za pomoc. Wow! Brawo! Czas na niespodziankę. W nagrodę otrzymujesz specjalną dekorację do akwarium. Bardzo ci dziękuję, Aro. Bez ciebie nie dalibyśmy rady odnaleźć moich korali. Och, jak się cieszę, że mam je znów na sobie. Bez nich wyglądałabym jak nie ja. Bardzo się cieszę, że mogłam pomóc. To jest wspaniale umieć latać. Szkoda, że ja tak nie potrafię. Mam skrzydła i pióra. Dzięki nim mogę wzbić się w powietrze wysoko. Lubię latać. Ja też polubiłem latanie. Trochę się bałem, że spadnę, ale trzymałem się mocno. Uhu! A ja z latania najbardziej lubię latające pszczółki, bo pokazują, że niedaleko jest miodek.
Ale powiedz nam, skąd się tutaj wzięłaś? To długa historia. Przyleciałam tutaj z innej ulicy. Chciałam poznać najbliższą okolicę. Mam szczęście, że właśnie tu trafiłam i was poznałam. Jesteście wspaniali, ale niestety mam kłopot z powrotem. Wleciałam tutaj przez uchylone drzwi, a teraz są zamknięte. Pewnie byśmy ci pomogli, ale nie damy rady sami otworzyć tych drzwi. Jesteśmy na to za mali. No właśnie. Mam nadzieję, że mogę być waszym gościem do czasu, kiedy ktoś przyjdzie i otworzy drzwi. Oczywiście. Zostań z nami. A wszystkie papugi są takie jak ty? Nie. Jest nas bardzo dużo. Niektóre z nas są duże jak ja. Inne mniejsze lub bardzo malutkie. Niektóre są kolorowe, inne zupełnie jednobarwne. Nas, ar, jest 15 gatunków, a innych papug kilkadziesiąt. Mam pomysł. Przywiążemy linę do klamki drzwi, a potem wszyscy razem pociągniemy i otworzymy je. Ale wymyśliłeś. Jesteśmy na to za słabi. Do tego trzeba kilku kolców. A jest tylko jeden, który w dodatku strasznie się przechwala. Gdybyście przywiązali linę do klucza i wszyscy razem chwycili za jej koniec i mocno pociągnęli, to dacie radę otworzyć drzwi. Razem macie tyle siły, że klucz na pewno się poruszy. Drzwi się uchylą i będę mogła wylecieć. Po zastanowieniu myślę, że damy radę. W końcu jest z wami kolec. Pewnie, co to dla nas. Niektórzy z nas mają ostre pazurki i mogą mocno trzymać linę. Co nam szkodzi spróbować? Pomóżmy Arze. Oczywiście, że pomożemy. Ohoj, i znów trzeba będzie się męczyć. Ale moje zęby będą mocno trzymać linę. Ach, uwielbiam pomagać innym, a pomaganie przyjaciołom jest jeszcze przyjemniejsze. W sklepie znajdziemy linę, która pozwoli nam otworzyć zatrzaśnięte drzwi. Kliknij na linę, żeby rozpocząć grę. Gra akcja ratunkowa. O, pomysł z przywiązaniem liny do klucza jest świetny! Wow! Niestety, nasza lina jest za krótka, żeby go dosięgnąć. Jest jednak na to sposób. Jeżeli połączymy kilka małych kawałków, powstanie z nich jedna długa lina. Wtedy na pewno nam się uda. A! Aby dowiązać odpowiedni kawałek liny, kliknij na niego i trzymając lewy przycisk myszy, przenieś go w odpowiednie miejsce. A! Wybieraj tylko te najcieńsze. Powodzenia! Ho! Całkiem nieźle! Ho! Całkiem nieźle! Świetnie! Ho! Całkiem nieźle! Ho! Całkiem nieźle! Teraz, kiedy mamy już długą linę, możemy zaczepić ją o klucz i spróbować go przekręcić. Żeby to zrobić, klikaj lewym przyciskiem myszy na duży czerwony przycisk na środku ekranu. Ale tylko wtedy, kiedy czerwona piłeczka znajdzie się na żółtym polu z gwiazdką. Zobaczysz ją na lewym ekranie. Jeżeli ci się to nie uda... O, pluszaki puszczą linę i cały wysiłek pójdzie na marne. Musisz 6 razy prawidłowo poruszyć klucz, żeby otworzyć zamek. Powodzenia! Bardzo dobrze. Normalnie super siła!
Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Normalnie super siła! Gratulacje! Dzięki tobie nasz nowy przyjaciel będzie mógł bezpiecznie wrócić do domu. Hurra! Udało się! Brawo, czas na niespodziankę. W nagrodę otrzymujesz specjalną dekorację do akwarium. Dziękuję wam, przyjaciele. Teraz będę mogła polecieć do swojego domu. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze spotkamy. Opowiem wam wtedy o moich przygodach, a miałam ich naprawdę mnóstwo. Przyleć do nas kiedyś z przyjaciółmi. Szerokiej drogi. Kiedy się lata, to droga jest zawsze szeroka. Och, ale miła ta papuga. I jaka odważna. Tak. Och, a myśmy się z niej naśmiewali. Trochę mi głupio. Mamy nauczkę, żeby nie śmiać się z innych. Warto ich poznać bliżej. Umie latać. Jest taka silna. I zawsze ma szeroką drogę. Oho! I pomogła mi znaleźć moje korale. I miała takie ładne pióra. A szkoda, że nie zostawiła nam jakiegoś na pamiątkę. Może jeszcze kiedyś do nas przyleci. Polubiłem ją. Wiecie co? Znalazłem jakieś dziwne piórko. Nie wiecie, czyje to może być? Przecież to pióro papugi! Macie rację. To jest piórko papugi. Reklama. Pokoloruj plakat na ścianę sklepu, który będzie zachęcał dzieci do odwiedzania Pluszakowa. Kliknij pędzlem na wybrany kolor farby, a potem na obszar, który chcesz pokolorować. Możesz też urozmaicić plakat stemplami, klikając nimi na ekranie. A jeśli chcesz, aby twój plakat zawisł na ekranie sklepu, zatwierdź go, klikając na ikonę z zielonym znakiem. Dalej. Dalej. Cofnij się. Dalej. Pokoloruj. Cofnij się. Dalej. Thank you.
cofnij. Zatwierdź reklamę. Wyjście. Telewizorek. Wszystkie scenki, jakie obejrzałeś do tej pory oraz gry, które udało ci się przejść, są zgromadzone w telewizorku. Kiedy najedziesz na obrazek, usłyszysz, jaka scenka bądź gra się pod nim kryje. Kliknij na wybrany obrazek, a następnie na zieloną strzałeczkę u dołu ekranu, aby go odtworzyć. To tak, jakby w telewizorku zapisane były wspomnienia pluszaków. Jeśli chcesz opuścić telewizorek, kliknij na ikonę drzwi. Przewodnik po grze. Wprowadzenie. Gra wspinaczka po regale. Scena pierwsza. Gra lot nad magazynem. Scena druga. Gra akcja ratunkowa. Scena trzecia. Wyjście. Wyjście. Czy na pewno chcesz zakończyć grę? Tak. Do zobaczenia w Pluszakowie! W Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? To pluszak kolec. Razem z kolcem broi łatek, taki z niego jest gagatek. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. W Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Nowy numer już wkrótce w kioskach.